Witajcie na naszym kanale ALD Channel Travel. Cześć. Jest to kanał o podróżach, które realizujemy naszym kamperem, ale nie tylko. Też zamierzamy trochę polatać samolotami. To witajcie na naszym kanale dzisiaj. Wracamy po dłuższej przerwie. Przez pół roku czy ponad rok prawie nic nie nagrywaliśmy, ale mieliśmy przerwę w podróżach. A teraz chcielibyśmy wrócić w tym roku. Udało nam się we wrześniu pojechać do Grecji. I tym filmem rozpoczynamy nasz cykl. Pierwszy film będzie dotyczył wyjazdu i drogi do Grecji. Następnie zobaczycie, co w Grecji zobaczyliśmy, a byliśmy i na Sitonii, i w Atenach, także kilka miejsc odwiedziliśmy. Także i dziękuję. Oczywiście w meteorach. I jeszcze w meteorach byliśmy oczywiście. Nasza podróż trwała 3 tygodnie. Jechaliśmy przez Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do Grecji. Więc ciekawa droga zarówno w kierunku Grecji, jak i z powrotem do Polski. Zapraszamy do oglądania podróży naszej, która 3 tygodnie trwała, tak jak zaznaczyliśmy na początku. W drodze też zatrzymaliśmy się na Węgrzech, na basenach termalnych, z czego też króciutkie filmiki pokażemy. Zapraszamy do oglądania naszych filmów. My też będziemy je oglądać i przypominać sobie nasze wspomnienia z wakacji. Cześć! W drodze do Grecji zatrzymaliśmy się na kempingu w Koszycach. Kemping położony jest blisko drogi, ale w nocy za bardzo to nie przeszkadzało. Aha, i kemping nazywa się Barca i jest zjazd do niego z głównej drogi, niedaleko wyjazdu na Miszkolc. Kemping bardzo czysty, schludne łazienki. W pobliżu restauracja w hotelu, gdzie całkiem dobrze dają jeść. No i we wrześniu, jak to we wrześniu, już pusto. Na kempingu jest profesjonalny zrzut szarej wody i WC. Można też nabrać wody. Koszt kempingu za kampera, dwie osoby z prądem, 31 euro. Są też domki. Po spędzeniu jednej nocy na kempingu jedziemy dalej do Bogacza i zatrzymamy się na jeden dzień i noc. Korzystamy z term. I odpocząć przed dalszą drogą. Jedziemy na granicę z Węgrami i niestety fajnie jest, może nie niestety, tylko stety, pusta droga całkowicie. Zaraz będziemy wjeżdżać do Bogacza. Kierujemy się na termy w Bogaczu. Właśnie mijamy miasteczko Bogacz. Kemping jest 1,5 kilometra od tego miejsca i właśnie tak myślimy, że będziemy tutaj na pieszo sobie chodzić i popatrzymy, jak wygląda to miasteczko tak z bliska, nie tylko samochodem. Droga do naszego kempingu. Zaraz będziemy na miejscu. Za 50 metrów skręć w prawo, następnie dojedź do celu podróży po lewej. No tu knajpki, widzisz, wszystko jest. Fajnie jest. Celu podróży po lewej. Fajne miejsce. Gdzieś ten kemping? Wąski wjazd bardzo na kemping. Chyba tutaj idziemy. Nie wiemy, czy to na pewno tutaj. Wylądowaliśmy na kempingu w Bogaczu. Przepraszam. Mimo, że jest to 3 września, no to trochę ludzi jest. Aczkolwiek nie jest tak, że nie można znaleźć wolnego miejsca.
Za jedną noc zapłaciliśmy prawie 18 tysięcy forintów z wejściami na baseny, ale jak pani powiedziała, jest to specjalna cena, jak ktoś bierze tylko na jedną noc. Jeżeli na dłużej, pewnie jest taniej. Jesteśmy w Bogaczu. Idziemy zobaczyć piwniczki z winami. To są piwniczki w Bogaczu, podobnie jak w Wejgerze. Dużo turystów, ale już widać, że już po sezonie, bo już większość zamknięta. Idziemy na kieliszek wina, by ostrzyć rozum i się rozweselić. Jak ładnie. Jedna z winnic, gdzie możemy kupić wino w Bogaczu. Na kolację poszliśmy do restauracji, która miała najlepsze opinie na TripAdvisor. Jedzenie bardzo dobre, ale bardziej niemieckie jak węgierskie. Stare budownictwo w Bogaczu można sobie popatrzeć. Nie tylko termy, ale też i urokliwe miasteczko. Niektóre domki to rozwalają się niestety, nie remontowane. Ale niektóre są bardzo ładnie zadbane. Mhm. Idziemy do kościółka, zobaczymy. I taki kościół w Bogaczu. Wkleimy zdjęcie, bo całego nie kadrujemy. I hydrant z wodą, gdzie jak ktoś potrzebuje, można nabrać. Gdzie przerobione na apartamenty pod wynajem, to wyremontowane, a gdzie nie, no to tak ruinie podupadają. Mhm. Starsi poumierali, ale widać, że wyjeżdżali. Bardzo fajne takie były domki. No jednak coś wspólnego mamy z Węgrami. Zobaczcie, taka studzienka jak w Polsce kiedyś. Witajcie, jesteśmy już w kolejnym dniu naszej wyprawy. Jedziemy teraz do Serbii. Także droga na razie na Budapeszt. A tu pokazujemy, jakie są krajobrazy na Węgrzech. Wszędzie jakieś uprawy. Czyli można powiedzieć rolniczy region. Droga niestety nie jest dobra, jeżeli chodzi o wyjazd z Bogacza w kierunku Budapesztu. Cały czas są kolejne i bardzo monotonne, na razie przynajmniej. Już 28 stopni, zobacz. Bardzo ciepło jest. Chociaż musimy powiedzieć, że w termach już we wrześniu nie działają różnego rodzaju zjeżdżalnie, są niestety wyłączone. Jeżeli ktoś lubi zjeżdżalnie, to nie będzie korzystał z tego. Do Budapesztu mamy 122 km. Ogólnie dzisiaj przewidujemy do przejechania 570 km. Chcemy nocować na kempingu w Serbii i kemping gdzieś w okolicach Nisza. Znaleźliśmy namiary na ten kemping w internecie. Opinie były dobre, także zobaczymy, co z tego wyniknie.
Mijamy takie niewielkie miasteczka węgierskie. Możemy zobaczyć, jaka dominuje zabudowa w nich. Także od razu możemy sobie też jadąc poznawać ten kraj. Słoneczniki wszędzie na polach, ale już dojrzałe do zbioru. Kolejne miasteczko, ale musimy powiedzieć, że zabudowa wszędzie to jest taka parterowa. Domki murowane. Niestety na Węgrzech brakuje drewna. Wszędzie płasko, jak jedziemy, monotonnie, ale za to ziemia bardzo żyzna. Wszędzie jakieś uprawy są. Witamy ponownie. Przekroczyliśmy granicę węgiersko-serbską. Bez żadnych problemów, bez żadnego sprawdzania praktycznie, tylko zajrzał do kampera policjant i jedziemy dalej. Serbia kolejki na początku... Tak, kolejki nie było, absolutnie. Serbia też podobna do Węgier, dlatego że mamy tutaj taki teren płaski cały czas i te włamanie. Tylko wjechaliśmy do Serbii, już mieliśmy przygodę. Okazało się, że dostaliśmy informację o włączeniu się alarmu w naszym domu, że włamanie, no więc mąż tylko na chwilę włączył transmisję danych i okazało się, że od razu naliczyło nam 250 zł. Ale na szczęście odcięło tą transmisję danych, bo przekroczyliśmy ten limit. W związku z tym od razu automatycznie odcięło nam transmisję danych, ale od razu informacja dla wszystkich, że wjazd do Serbii może być bardzo kosztowny, jak nie wyłączymy roamingu. Tyle na razie. Mijamy Belgrad. Się na Niš. Z Belgradu do kempingu zostało nam około 144 km do pokonania. W Serbii po drodze przed Niszem zatrzymaliśmy się, zjechaliśmy do autostrady i zatrzymaliśmy się na kempingu Plum. Kemping nieduży, kameralny, ale jest wszystko co potrzeba. Przespaliśmy się za 20 euro z przyłączeniem do prądu. Wjazd do kempingu z autostrady dosłownie 2-3 km w bok i już się jest na miejscu. Cicha, spokojna noc. Witamy w kolejnym dniu. Wyjechaliśmy z kempingu Plum i kierujemy się w stronę Macedonii. Mamy zamiar dzisiaj przejechać dwie granice i na koniec dnia, no, pokazuje gdzieś w granicach 17 godzina, że mamy być na miejscu w Grecji, ale myślę, że z przerwami na obiad, na jedzenie jakieś, no pewnie będzie to w granicach 19 godzina. To na razie trzymajcie się. Pomidory i papryka w tych foliach. No, na pewno pomidory i papryka w tych foliach. Uprawy wszędzie, cała droga tutaj. A w oddali górki. Zmienia się krajobraz. My w kierunku Macedonii cały czas. Ale droga bardzo spokojna, mały ruch na autostradzie. Jedziemy teraz w kierunku na Saloniki. Przez Macedonię mamy około 150 km. Także szybko przejedziemy, chociaż zajedziemy, zatankujemy, bo tutaj ponoć tańsza ropa. Jak zatankujemy, to zobaczymy, ile tańsza i czy na pewno. I też zjemy coś na obiad. Coś zjemy na obiad, bo już taka pora obiadowa się robi.
do kempingu nad morzem zostało nam 370 km, czyli też już w miarę niedaleko. A tak wygląda krajobraz Macedonii. Zarówno w Serbii, jak i w Macedonii nie trzeba kupować winiet. Są niestety bejtole, ale na razie kolejek nie mieliśmy ani w Serbii, ani tutaj w Macedonii. Też widzimy, że praktycznie bez kolejki. Ale przypomnę, że jesteśmy we wrześniu. A tu jest informacja, jaka płatność za jaki rodzaj samochodu. Możemy sobie zobaczyć. Krajobraz Macedonii, bardziej sucho wszędzie i droga gorsza w porównaniu do Serbii. Tam w oddali lotnisko w Skopie. Ale droga nieciekawa. Cały czas trzęsie jakieś dziury w autostradzie. Tutaj już lepsza droga, już chyba wyremontowana. Wjechaliśmy w taką drogę widokową. Cały czas na autostradzie jesteśmy. Bardzo ładnie. Widoki piękne, ale też zakręt za zakrętem niestety. Także ograniczenie było do 50 na godzinę. Słuchajcie, co 5 minut Paytol i się płaci gdzieś w granicach 2 euro, ale dosłownie co 10 czy co 20 km, jakoś tak, ale bez sensu. I cały czas, dobrze, że teraz jest po sezonie i nie ma kolejek, ale w lato to nie wiem, bez sensu. 2 euro? O, będzie już granica. Przekraczamy granicę Macedonii z Grecją. Super. Po 4 dniach Grecja, welcome tu. Idąca do kempingu nad morze. Czyli jeszcze mamy 203 km nad morze do naszego kempingu w Grecji. Super. Jesteśmy z powrotem w Unii Europejskiej. Grecja nas wita. Ale droga tak sobie. Droga byle jaka, no tradycja już jakaś. Po drodze mamy takie byle jakie drogi ostatnio. Ale Grecja to Grecja. O, widok na morze. Wreszcie doczekaliśmy się. Mamy właśnie Saloniki. Jedziemy na Sitonie na Chalkidiki. Ale jeszcze mamy 123 km i zaczyna się korek. Nie wiemy dlaczego. No są roboty. Są roboty drogowe, jednym słowem. I mamy korek. No to jeszcze raz pokażę. Kawałek morza. Wielkie miasto. Jesteśmy na Armenistis Camping na Sitonii, ale w tej ładniejszej części z parcelami przy morzu.
Wenecja na piękną plażę. Widokiem na świętą górę Athos. No, filmik kręcę z rana, więc jeszcze kłopot nie ma. Na to mimo tego, że jest wrzesień, to ludzi jest całkiem dużo. Chociaż pewnie to już ostatni weekend, gdzie jest tłok.